Info Mazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i powiatu płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. W październiku obchodzimy Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Niestety proceder ten z roku na rok nasila się. Aby podnieść społeczną świadomość, Akademia Mazowiecka w Płocku wraz z Fundacją Czas Wolności zorganizowała konferencję poświęconą temu tematowi. Konferencja oczywiście ma na celu próbę uświadomienia, czy próbę zwiększenia świadomości społecznej na temat przestępstwa, czy w ogóle zjawiska handlu ludźmi. To jest przestępstwo, o którym dosyć mało się mówi. Często na pytanie, co to jest handel ludźmi, wiele osób odpowiada, że no słyszeli, gdzieś w filmach widzieli, natomiast na pewno tego nie ma w Polsce, prawda? Na pewno tego nie ma obok nas. Jest to przestępstwo, które rzeczywiście jest obok nas, jest to przestępstwo, na które każdy jest narażony. Ja jako jeszcze wcześniej funkcjonariusz policji również zajmowałem się też handlem ludźmi i wiem, jakie to jest poważne zjawisko i jak ważne jest podniesienie świadomości społecznej na temat tego przestępstwa. Handel ludźmi jest jednym z najbardziej dochodowych przestępstw na świecie. Oszustwa, przemoc, porwania czy szantaż to metody przestępców, by zmusić swoje ofiary do współpracy. Fundacja Czas Wolności to organizacja pozarządowa, która kieruje swoje działania do ofiar handlu ludźmi oraz do dzieci po wykorzystywaniu seksualnym. A dlaczego dzisiaj my tutaj? Dlatego właśnie, że są to nasze cele działania, dlatego że przeciwdziałanie handlowi ludźmi jest to jeden z głównych obszarów, którym się zajmujemy. Takie konferencje organizowane są właśnie po to, żeby pomóc ustrzec się przed takimi przestępstwami, przed tym przestępstwem. Celem jest informowanie społeczeństwa, podnoszenie ogólnej świadomości właśnie po to, żebyśmy mogli być bardziej bezpieczni, żebyśmy byli bardziej świadomi, co spowoduje, że sami będziemy dbać o własne bezpieczeństwo. Podczas konferencji w ramach Teatru Forum studenci Akademii Mazowieckiej przygotowali przedstawienie. Brali w nim aktywny udział również widzowie, którzy swoimi decyzjami mogli zmienić los głównej bohaterki, tym samym uratować ją przed przymusową pracą na tle seksualnym. O stronie prawnej procederu handlu ludźmi mówiły policjantki z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Identyfikacja ofiary handlu ludźmi jest niezwykle złożonym procesem. Zazwyczaj te ofiary niestety nie przychodzą prosić o pomoc policji z różnych powodów. Boją się, wstydzą, są szantażowane, są zamknięte. Czasami zwyczajnie mają złe doświadczenia albo popełniły gdzieś po drodze przestępstwo, będąc wykorzystanym przez sprawców. W związku z tym służby muszą oddolnie taką ciężką, mozolną pracą te ofiary po prostu odkryć, a potem wykonywać już swoje standardowe zadania, czyli zabezpieczać dowody po to, żeby ci sprawcy zostali zatrzymani, no a na końcu skazani. Niestety nadal bardzo często dochodzi do przypadków handlu ludźmi. Polska jest miejscem pochodzenia ofiar, docelowym państwem ofiar, które tu przyjeżdżają, a także krajem tranzytu. Prawie 40 jednostek OSP z terenu powiatu płockiego wzięło udział w ćwiczeniach, jakie odbyły się na terenie gminy Słubice. Strażacy ćwiczyli nad Wisłą. Były to symulowane zdarzenia, które mają przygotować do szybkiej i sprawnej reakcji podczas powodzi. Mamy tutaj przykład i robimy to na doświadczeniach z powodzi z 2010 roku. Natomiast chcemy tu pewne zasady sobie przećwiczyć, przypomnieć, odnowić, żeby strażacy byli cały czas gotowi do ewentualnych podejmowań działań. Epizody, które tu mamy przygotowane, są one w mniejszym oczywiście zakresie niż te były w 2010 roku. Mam nadzieję, że do takiej powodzi nam nie dojdzie, ale musimy cały czas być w gotowości, bo co roku jakieś zagrożenie powodziowe u nas na tym terenie tu występuje. Strażacy do przećwiczenia mieli 4 symulowane zdarzenia. To m.in. podjęcie tonącego z rzeki, pęknięte wały czy zabezpieczenie budynku przed wodą. Ćwiczenia przeciwpowodziowe zorganizowały wspólnie powiat płocki, Komenda Miejska PSP w Płocku, a także gmina Słubice. Bodzanów ma nową salę, w której będą mogły odbywać się koncerty, spotkania. Uroczyście otwarto wyremontowaną salę w remizie OSP. Wraca kulturalne miejsce na mapie Bodzanowa, mówi wójt gminy Bodzanów. W tym roku wyremontowaliśmy remizę, jedno pomieszczenie, które wymagało tego remontu od wielu lat.
Przez dziesiątki lat to pomieszczenie nie było remontowane. Efekt, jaki jest, widzimy i cieszymy się, że ten obiekt będzie służył mieszkańcom. Koszt inwestycji to ponad 157 tysięcy złotych, z czego 30 tysięcy przekazał samorząd województwa mazowieckiego. To jest w ramach tego jednego z naszych programów wsparcia dla wspólnot lokalnych. Mamy dla strażaków 3 programy: dofinansowanie do samochodów, właśnie do remontu strażnic, do zakupu sprzętu. I gmina Wodzanów skorzystała z tego programu wsparcia dla modernizacji strażnic i dzięki temu mamy naprawdę piękny obiekt, piękną salę. Myślę, że to będzie miejsce, gdzie będą się ludzie spotykali, nie tylko strażacy, ale też będą się odbywały różnego rodzaju wydarzenia lokalne, być może o charakterze kulturalnym, spotkania, także cieszę się bardzo. Jedną z pierwszych imprez, jakie zorganizowano w nowym miejscu, był koncert Dla Ciebie Śpiewam, przygotowany przez Mazowiecki Teatr Muzyczny z Warszawy w 120. rocznicę urodzin Jana Kiepury. Na terenie Gąbina pojawiły się ładowarki do samochodów elektrycznych. Jak zaznacza burmistrz, to wymóg czasów. Na drogach jest coraz więcej pojazdów elektrycznych, stąd takie stacje. Na terenie miasta i gminy Gąbin już część mieszkańców posiada tego typu pojazdy. Poza tym miasto i gmina Gąbin i rejon tutaj Pojezierza Gostyńskiego jest atrakcyjne. Sporo mamy też przyjezdnych, którzy korzystają z tego typu pojazdów. Stacje ładowania na terenie Gąbina są w dwóch miejscach: na rynku przy ratuszu, a także przy dworcu autobusowym.